Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Leszku, pytanie, które chcę się zadać po wysłuchaniu czy przeczytaniu tej perykopy ewangelicznej, brzmi następująco. Dlaczego Jezus zakazał mówić o wspaniałej rzeczy, jaką jest uzdrowienie? Jezus nawet surowo mu przykazał. Przecież to naturalne wykrzyczeć z siebie radość, pokazać, dać świadectwo, Jezus jest uzdrowicielem, On mnie uratował z tak ciężkiej choroby jak trąd. Skąd ten zakaz Jezusa? Rzeczywiście nie do pojęcia, dlatego że ja całkowicie rozumiem tego wyzwolonego człowieka, bo to nie tylko uzdrowienie, ale i wyzwolenie. Tak, bo mówi, chcę bądź oczyszczony, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, a nie tylko uzdrowić. No właśnie, trąd, wiemy, jest potworną chorobą, wówczas w ogóle nieuleczalną. Rozkład ciała, trupi, smród, fetor, no i jeszcze wykluczenie ze społeczności ludzkiej. Trędowaty jest niewidzialny, jest wytrącony z jakichkolwiek ludzkich relacji. Było o tym w pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej. Będzie trędowaty mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem. No właśnie. I kiedy następuje wyzwolenie z trądu, przecież aż się krzyczeć chce z ogromnej radości. Dotyka człowieka moc entuzjazmu. Chce się wykrzyczeć ludziom. I dziwny jest ten nakaz Chrystusowy. Nie mów nikomu. Każe mu dokonać kilku formalnych czynności. Idź, pokaż się kapłanom i tak dalej. Ale nie mów nikomu. Wiesz, dziwna rzecz, bo w tym wyzwoleniu, uzdrowieniu i oczyszczeniu z dzisiejszej Ewangelii, które się pokazuje, to mamy do czynienia z pewną sytuacją bardzo intymną. Przecież Chrystus wychodzi naprzeciwko ogromnemu pragnieniu tego człowieka. Tak, ale ono jest nie tylko związane z jego somą, ale także z jego psychę. To znaczy nie tylko z ciałem, ale także z duszą, z duchowością. Dlatego zwróciliśmy uwagę, oczyść mnie, nie uzdrów mnie. Bądź oczyszczony, a nie bądź uleczony. Tak, brudny jest, skoro oczyścić, to jakiś brud się zalęgnął nie tylko w jego ciele, ale głębiej. Stąd też jest pewnym obrazem grzechu właśnie trąd. My nawet w pieśni śpiewamy, stajemy przed Tobą, Panie, niczym trędowaci. My, grzesznicy, niczym trędowaci, czyli ci, od których wszyscy odwracają wzrok. Tak, rzeczywiście, kiedy szukamy jakiejś metafory tej głębokiej tajemnicy nieprawości człowieka, czyli grzechu, to sięgamy po chorobę trądu. Grzech jak trąd. Nieprawość człowieka jest jak trąd. I teraz widzisz, ja myślę, że tak, dokonało się coś bardzo intymnego pomiędzy tym zabrudzonym, trędowatym człowiekiem, a Jezusem. Bo Jezus rzeczywiście nie uzdrawia go dlatego, że jest przymuszony jakąś sytuacją zewnętrzną, że jest pod wpływem mocnej sugestii. Nie. Chrystus powiada, chce. Prawda? Jest tutaj głęboki udział woli, najgłębszy udział woli. Bardzo chcę, pragnę. A więc jest odpowiedź bardzo głęboka Chrystusa na głębokie pragnienie tego człowieka. Między nimi dokonało się coś bardzo głębokiego, intymnego, tajemniczego. I jak mówimy o tajemniczości, co dokonuje się między człowiekiem a Panem Bogiem, i mówimy o trądzie jako o metaforze grzechu, no to od razu myślimy o sakramencie pokuty i pojednania i konfesjonale. Tam również dokonuje się coś bardziej intymnego między grzesznikiem, a tym, który z grzechu wyzwala, samym Chrystusem. No właśnie. To, co się dzieje w konfesjonale, dzieje się w perspektywie wiary. Prawda? Tam tym, co gra rolę główną, jest rzeczywistość wiary. A co to znaczy wierzyć?
Wierzyć to znaczy się zwierzyć, a zwierzyć znaczy zawierzyć, a zawierzyć znaczy powierzyć siebie. Oddać siebie drugiej osobie, powierzyć to, co jest najbardziej intymnego. Powierzam to komu? Chrystusowi poprzez kapłana, który działa jako narzędzie. Słowem, wszystko to, co najbardziej intymne we mnie, powierzam tylko Panu Bogu. Nie rozgłaszam tego na zewnątrz. Stąd też mamy tę wielką tajemnicę sakramentalną, tajemnicę spowiedzi, która jest nienaruszalna, która jest absolutna, za której dochowanie wielu, na przykład święty Jan Sarkander, stracił życie. No właśnie, zauważ, nie zwierza się byle komu. Nie zwierzamy się byle komu, przypadkowo napotkanej osobie, publice jakiejś tam. Zwierzamy się komuś, kto ma dla nas gruntowną, fundamentalną wartość. Komuś, komu warto się zwierzyć i kto rzeczywiście mojemu zwierzeniu pozostanie najgłębiej wierny. Zauważ, że dzisiaj człowiek się zwierza byle komu. Zwierzy się mass mediom, zwierzy się mediom elektronicznym, byle komu się zwierzy i w byle co wierzy, wierzy w bzdury, wierzy w kretyństwa i taki jest zupełnie wyprany swojej głębi. Jest coś takiego jak ekshibicjonizm, autoekshibicjonizm. Technika nam na to umożliwia, czy bardzo ułatwia, bo przecież możemy poprzez specjalne aplikacje, poprzez portale, media społecznościowe pokazywać siebie właściwie całemu światu, czyli nieokreślonej liczbie ludzi. Każdy ma dostęp do naszych tajemnic, jeżeli tylko chcemy je odsłonić, jeżeli tylko chcemy je pokazać. Jest taki w nas autoekshibicjonizm. Wiesz co, ja się zastanawiam, dlaczego człowiek dał się ograbić, okraść tak bardzo głęboko. Dziwne, bo rzeczywiście zwierza się byle komu i zwierza się na wszelkie możliwe sposoby. Wiesz, tutaj kwestia jest nie tylko tego autoekshibicjonizmu, o którym mówisz, ale jest też kwestia podglądactwa, że to wywnętrzanie się człowieka, to pokazywanie wszystkiego znajduje publikę, znajduje tych, którzy podglądają i to z ogromnym upodobaniem, prawda? Te wszystkie programy potworne, straszliwe, pełne kału, Big Brother, inne jakieś wyspy bezludne, wyspy odosobnione i tak dalej. Przedziwne, prawda? Bo myśmy to przejęli z komunizmu. To przeszło elegancko z tamtego totalitarnego systemu w taki miękki totalitaryzm liberalny. Ale jaka jest tego podstawa? Jaki jest fundament? Fundamentem i podstawą jest to, że człowiek jest zredukowany tylko do wymiaru ciała. Zapomina się o ludzkim duchu, o nieśmiertelnej, niewidzialnej duszy. Bo skoro pomyślimy o człowieku tylko w perspektywie materii, to tę materię możemy zmierzyć, możemy przewidzieć jej reakcję, możemy ją w jakiś sposób skatalogować, możemy ją wreszcie podglądać. Jeżeli myślimy o człowieku tylko jako o tkance, która porusza się, gada, pożąda i tak dalej, to wtedy rzeczywiście to podglądactwo, jednocześnie ekshibicjonizm, mogą się rozwijać, bo jest do tego narzędzie. W człowieku nie ma nic więcej. Tak, jesteśmy mięsem, które gada. Mięsem, które gada. I przez to można go obserwować i podsłuchiwać. I zauważ, tak, uproszczona wizja człowieka, ale też wypatroszenie człowieka, wybebeszenie go. Cały człowiek ma być na wierzchu, bo tak było w ustroju totalitarnym. Ty masz być cały na wierzchu, żeby być do dyspozycji, totalnej dyspozycji państwa. Stąd też tak bardzo rozbudowane w systemach totalitarnych różnego rodzaju tajne policje, które miały za zadanie pokazać, opisać człowieka jak najbardziej. A teraz nie trzeba tajnych policji, bo możesz na wszelkie możliwe sposoby się wybebeszyć i znaleźć nawet w tym satysfakcję, prawda? Więc tutaj mamy do czynienia z jakimś wypraniem człowieka z głębi. Wypraniem człowieka z tajemnicy. Bo czym jest tajemnica?
jest wymiarem głębi, takiej głębi, której dna nie dojdziesz. Bardzo pięknie mówił u zarania myśli europejskiej Heraklit. Dusza jest tak szeroka i tak głęboka, że choćbyś od świtu do nocy i od nocy do świtu chodził, to nie znajdziesz jej kresu. Taką koncepcję lansował Dostojewski, który powiadał, że dusza ludzka jest szeroka na niewiadomą, zupełnie niewiadomą moc. Bardzo pięknie mistycy widzieli głębię ludzką. Angelus Silesius, anioł Ślązak, tu z naszego rejonu, ze Śląska, powiadał, otchłań mojego ducha przyzywa otchłań Boga. Powiedz, która jest głębsza? Prawda? Mistyk, który ośmiela się porównać głębię ludzkiego ducha z głębią samego Boga. I to są te wizje bardzo głębokie człowieka. I gdy taką wizję człowieka mieć będziemy, jako rzeczywiście jedności duszy i ciała, gdzie ten duch odgrywa kluczową rolę, to wiemy, że takiego człowieka nie można zupełnie naświetlić, prześwietlić, nie można go opisać, nie można go zważyć, zmierzyć. On ma po prostu swoją tajemnicę, która przynależy do jego godności. Zauważ, że przecież myśmy przejęli ten schemat. Kozetka kontra konfesjonał. Kozetka. Położysz się na kozetce, jest psychoanalityk czy psychoterapeuta i on już z ciebie całkiem wybebeszy. I wygrywa właśnie kozetka w obecnych czasach. Tak. Człowiek jest mechanizmem, może trochę bardziej skomplikowanym, ale go wyreguluje się, nastawi, etykietkę się schorzenia sformułuje, nerwica, neuroza, obsesyjno-kompulsywna i tak dalej, leki, terapia i z głowy. I człowieka potrafi wtedy w tej perspektywie naprawić drugi człowiek. Pan Bóg jest zupełnie niepotrzebny. Tak, i stąd ta płcizna zwierzeń, no i oczywiście płcizna człowieka, który zwierza się byle komu. Zwierza się człowiek stosownie do swojej głębi jedynie Bogu. A i nawet Bóg do najgłębszej otchłani ludzkiego ducha, ludzkiego serca nie ma dostępu. Ale to jest jedyna instancja, którą warto się zwierzyć. Myśmy o tym zapomnieli. Myśmy przejęli schemat kozetki i ten schemat najprostszy behawioryzmu, czyli psychologii bez duszy, bo tak się nazywa behawioryzm, który funkcjonuje, chce rozpracować człowieka wedle prostego schematu. Akcja, reakcja. Prawda, jak pies Pawłowa. Pies Pawłowa reagował śliną na dzwonek, bo wtedy przynoszono pokarm. Prawda? I człowiek też wedle tego samego schematu, według behawiorystów funkcjonuje. My jednak musimy pamiętać o tym wymiarze człowieka duchowym, o tym jego wnętrzu, gdzie, jak pięknie pisał Mesz Eckhart, sama iskra Pana Boga jest złożona, która powoduje to, co pięknie powiedzieli inni, a których zacytowałeś, że bezmiar ludzkiego ducha jest na miarę bezmiaru samego Pana Boga. I my, bracia i siostry, w naszym codziennym życiu również powinniśmy pamiętać o tej tajemnicy, którą nosi każdy człowiek. Musimy pamiętać i ją umieć uszanować przez to, że nie będziemy zbyt wnikliwie, nie będziemy obserwacyjnie przyglądać się ludzkiemu życiu. Owszem, trzeba wiedzieć, co słychać u rodziny, u sąsiada, bo przecież jesteśmy za nich odpowiedzialni. Musimy uchwycić moment, kiedy mamy im przyjść z pomocą. Ale patrzenie w sposób zbyt wnikający w człowieka, w jego duszę, w jego reakcję, nie jest dla nas, jest dla samego Boga. Jeżeli będziemy umieli uszanować tajemnicę drugiego człowieka, to i swoją tajemnicę tego wnętrza, tego ducha będziemy szanować, będziemy dostrzegać, będziemy widzieć, że jest ten wymiar w człowieku, który niestety współczesnemu światu po prostu umyka. Pozwól, Piotrze, że zakończę, przytaczając wizjonera, poetę i mistyka do pewnego stopnia Adama Mickiewicza, bo tylko ci mieli wgląd w głębię ludzkiego ducha i czuli, że człowiek jest tajemnicą. Mickiewicz pisze tak: człowieku,
Gdybyś wiedział, jaka Twoja władza, kiedy myśl w Twojej głowie jako iskra w chmurze zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza i tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl zaświecisz, już czekają Twej myśli, jak gromy żywiołu, tak czekają Twej myśli szatan i anioły. Taka jest głębia człowieka. Myśmy o tym zapomnieli. Amen.